Cześć. Postanowiłem nagrać taki cykl odcinków na temat relacji między nauką a wiarą. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób odczuwa takie napięcie właśnie między odkryciami naukowymi a treścią swojej wiary. I wiele osób boi się, że to, co nauka mówi o świecie, o człowieku, o tym, jak działa człowiek, te informacje, które dostarczają nam, czy to nauki przyrodnicze, medyczne, społeczne. Wiele osób boi się, że skonfrontowane te odkrycia z religijnym światopoglądem mogą uderzyć w ich religijne przekonania, tak jakby nauka mogła zagrażać naszej wierze. Oczywiście to będą proste rzeczy o których chcę opowiadać, więc jeśli ktoś interesuje się, nie wiem, zagadnieniami z zakresu filozofii nauki czy relacji między wiarą a nauką w taki bardziej profesjonalny sposób, to tu wszystko może wydawać wam się odrobinę proste. Natomiast ja spotykam osoby, które na takim poziomie codziennej refleksji, takiego myślenia o świecie i różnych doniesień medialnych czują to napięcie i odczuwają ten strach że odkrycia naukowe skonfrontowane z treścią wiary mogą uderzyć, i nasza wiara, kiedy zaczniemy studiować różne nauki, konfrontować się z najnowszymi odkryciami, nasza wiara rozsypie się jak domek z kart. Kiedy zaanonsowałem na Facebooku ten cykl i spytałem Was o Wasze komentarze, Ola bardzo ładnie napisała: W kolejnych filmach będę się odnosił do kolejnych, pozostałych wypowiedzi. Natomiast Ola ładnie napisała, że, ja nawet zacytuję: Jeśli Bóg jest twórcą świata, to napięcie generują tylko religijni lub naukowi fanatycy. Więc rzeczywiście z jednej i z drugiej strony są osoby, które mogą generować takie napięcie. Natomiast to są religijni fanatycy: no bo jeśli Bóg jest twórcą świata, to tego napięcia nie ma, a poznanie świata jest naszym przykazaniem. Cały odcineczek po czołóweczce, ale zanim czołówka to jeszcze tylko powiem, że mam może taki trochę dziwny głos. Przedwczoraj Ania wyciągnęła mnie na bieganie. Ja całą zimę biegałem tylko na bieżni w zamkniętym pomieszczeniu, a poszedłem biegać w podworze i rozwaliłem sobie gardło, więc to nie jest taki obniżony głos technicznie przez Milenę, ani przeze mnie. Myślę, że na montażu też Milena nie będzie go podnosić, ale tak po prostu jest. Na razie mam kilka dni chrypy, więc mi to wybaczcie, a nagrywać ten odcinek bardzo chcę. Po czołówce, widzimy się dalej. Wiecie, wiele osób, które naprawdę całym sercem kochają Pana Boga, Myśli, że nauka jest zagrożeniem dla tego, w co wierzymy. Czyli, tak jakby to, co nauka odkrywa, nie wiem, o początku świata, o rozmiarach, o dzisiejszej genetyce, też odkrywa odkrycia dotyczące naszej czy seksualności, czy płciowości, tak jakby naprawdę zagrażały biblijnej opowieści na temat naszego zbawienia i pana Boga. I obojętnie, czy to są nauki, wiecie, przyrodnicze, jak geologia, fizyka, czy biologia, czy nauki społeczne, jak psychologia, czy socjologia, czy medycyna. Które starają się jak najlepiej poznać i zrozumieć ten świat, czasami boimy się, że skonfrontowane osiągnięcia tych nauk z naszą religijną refleksją uderzą w nasze przekonania religijne, w to, co wierzymy, w naszą miłość do Pana Boga, i możemy tej konfrontacji nie przetrwać. To jest w ogóle absurdalne i nieprawdziwe. Będę starał się to wyjaśnić, dlaczego w tym odcinku. Natomiast wydaje mi się, że to jest absurdalne i niesprawiedliwe, bo Pan Bóg jest, pierwsze założenie, Pan Bóg jest twórcą świata i zostawił w Edenie, w tej opowieści o stworzeniu, zostawił Adama i Ewę z przykazaniem czynienia sobie ziemi poddaną. I jednym z narzędzi czynienia sobie ziemi poddaną jest zrozumienie tego, jak funkcjonuje świat, badanie świata, więc jest wypełnieniem tego. I można powiedzieć, no tak, ale czy Pan Bóg sobie życzy, żebyśmy my świat w ten sposób badali? I zastanawiałem się nad tym. Mam znajomych, którzy są lekarzami i co roku poświęcają część swojego urlopu, żeby jechać do Afryki i korzystając ze, zdobycz nauki, ze zdobyczy nauki, korzystając z wiedzy o świecie, której dostarczyły właśnie nauki przyrodnicze, operują, oni są okulistami, operują zaćmę. Więc pojawiają się tam osoby, które z powodu zaćmy zupełnie utraciły wzrok i prostym zabiegiem medycznym ten wzrok jest przywrócony. Oczywiście tam jeżdżą i głęboko wierzący, ci moi znajomi są chrześcijanami, i głęboko wierzący, i zupełnie niewierzący ludzie. Natomiast, no, czy Pan Bóg chce, żebyśmy tak czynili sobie ziemię poddaną? No bez dwóch zdań. Kiedy czytam Ewangelię, Pan Jezus wielokrotnie spotyka osoby niewidome i nie znalazłem takiego przypadku, w którym Pan Jezus by powiedział, spotyka niewidomego i Pan Jezus mówi, hmm, ciebie to nie powinienem uzdrowić. Na razie jak jesteś niewidomy, to jesteś taki miły w domu, dla żony, bo jesteś od niej zależny, nie rozglądasz się za obcymi dziewczynami, a jak odzyskasz wzrok, to zaczną się Tobie podobać sąsiadki, może wdasz się w jakąś zdradę, zradzisz żonę, skrzywdzisz dzieci, lepiej dla Ciebie, żebyś został niewidomy absurdalna sytuacja, natomiast to jest odpowiedź na pytanie, czy Pan Bóg chce, żebyśmy poznawali coraz lepiej świat i czynili sobie ziemię poddaną. W Ewangelii jest taki, wiecie, taka nawet historia, oprócz tego, że Pan Jezus wielokrotnie ucisza burzę, kiedy uczniowie znaleźli się w tarapatach, więc przychodzi z pomocą i uciszeniem burzy. Dzisiaj na przykład żeglarze dzięki rozwoju meteorologii wiedzą, kiedy nie wypływać, bo sztorm może stanowić zagrożenie dla ich życia, ale jest też taka historia, kiedy Pan Jezus pomaga uczniom, bo oni Wiosłują i są zmęczeni. Oni nie są w stanie zagrożenia, nie wołają o pomoc. A tam ewangelista Marek mówi: Jezus przychodzi do nich, bo byli zmęczeni z wiosłowaniem. I teraz sobie myślę: no wow, to znowu przez czynienie sobie ziemi poddaną. Mamy silniki spalinowe, na, również na łodziach, i żeglarze już nie są tacy zmęczeni, czyli silnik wykonuje dokładnie tę pracę, którą Jezus wykonał wobec nich przychodząc do nich tylko dlatego, że byli utrudzeni wiosłowaniem pod wiatr. Wiecie, takich analogii jest wiele, ale, ale ja widzę w tym czynieniu sobie Ziemi poddaną, w leczeniu chorób, w docieraniu z komunikacją jak najdalej, no bo za to odpowiadają satelity i tak, dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć, ale to wszystko... Co nauka dzięki swojemu rozwojowi pozwala nam dowiedzieć się o świecie, pozwala nam lepiej funkcjonować i lepiej żyć. I jakieś analogie tego słowa lepiej żyć, lepiej funkcjonować, znajdujemy w tej takiej zbawczej obecności Pana Jezusa na ziemi. Oczywiście, że to jest zupełnie inny wymiar, i ostatecznie dobrze będzie tylko w niebie, dla chrześcijan, to w to głęboko wierzymy, ale to, że życie jest coraz lepsze, że choroby są przezwyciężane dzięki wielu badaniom, bez wątpienia jest odpowiedzią na pytanie, czy Pan Bóg sobie życzy, żebyśmy poznawali lepiej świat? Jeśli czytasz Ewangelię i widzisz, jak Jezus działał, to nie masz wątpliwości co do tego, że tam, gdzie dobro się rozprzestrzenia, tam Boża bola się manifestuje. Natomiast rozumiem to, że wraz z gromadzeniem coraz to nowej wiedzy i z kolejnymi odkryciami naukowymi możemy odczuwać takie napięcie związane z tym, że czasami obraz religijny, obraz świata. I naukowe o nim wyobrażenie, albo takie przyrodnicze, no bo w takich czasach starożytnych czy, czy średniowiecznych, trudno mówić o naukowym w dzisiejszym sensie. Myślę, że też zrobię odcinek, czym jest nauka w ogóle i na jakiej zasadzie się rozwija, bo tu internet. Tworzy alternatywną rzeczywistość do naukowej narracji bardzo skutecznie i bardzo często, ale czasami mamy wrażenie, że dokładnie ten nasz obraz świata, który mamy, taki zdroworozsądkowy, czy, czy jakąś refleksję na temat świata, idealnie przysta przystaje do tego, co wyczytujemy z Biblii. I nagle pojawia się nowy, nowe odkrycie, nowy sposób myślenia o świecie, i ludzie mają wrażenie, że jak ten nowy opis świata lepiej wyjaśni im świat, to przez to, że on jest inny niż ten, do którego byli przyzwyczajeni, rozsypie się nie tylko stary obraz świata, ale również wierzenia, które były z tym starym obrazem świata związane, więc nasza wiara w Pana Boga też zostanie zakwestionowana. Świetnym takim przykładem jest przewrót kopernikański. Troszkę poczytałem i nie wiem, czy wiecie, ale heliocentryczny, czyli taki obraz świata, w którym to Ziemia kręci się wokół Słońca, mieli już starożytni. Tych panów, którzy w starożytności twierdzili, że świat kręci się wokół Słońca, było całkiem sporo. Czy to był Arystarch, czy to był Eratosthenes, oni już mieli taki obraz świata, jednak nie mieli co do tego wątpliwości, że Ziemia jest kulą, że Słońce jest kulą i że Ziemia kręci się Wokół Słońca. Oczywiście potem Arystoteles, który dokładniej określił liczbę pi, bo Eratosthenes określał jako trzy i przez to miał błędy pomiarowe. Arystoteles do zrobił dokładniejsze pi, przez to ten jego geocentryczny obraz świata, czyli że Ziemia jest w, w środku, a Słońce się świeci, zaowocował dokładniejszymi obliczeniami, ale wiecie, chcę wam nawet już powiedzieć, trzeci wiek przed naszą erą, Eratosthenes, ciekawostka, on obliczył obwód Ziemi, ziemi na 250. 52 tysiące stadiów, co w zależności od tego, czy stosował stadia attyckie czy egipskie, pomylił się od rzeczywistego obwodu ziemi o 16 lub o 1%. Wyobrażacie sobie, że jeżeli skorzystał z tego systemu, nie wiemy, z którego systemu korzystał, ale możliwe, pomylił się tylko o 1%. Krzysztof Kolumb 18 stuleci, 1800 lat po Eratosthenesie. A ludzie, jakie oni mieli wtedy imiona, Krzysztof Kolumb, 1800 lat po nim, chciał płynąć do Indii po tej kulistej ziemi. A gdyby pogrzebał lepiej w jego papierach, to wiedziałby, że ta podróż jest dużo dłuższa, niż mu się wydaje. No bo facet z dokładnością do 1% w III wieku przed naszą erą określił obwód ziemi. Szok. Ale dobra, to jest tylko dygresja. Potem rzeczywiście wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa te starożytne osiągnięcia zostały schowane w szafach. Słynne potępienie biskupa paryskiego Arystotelesa w XIII wieku sprawiło, że w ogóle nie było mod w modzie to czytać aż do nastania renesansu. I już chrześcijańscy autorzy, tacy chociażby jak mój ukochany Tertulian, uważali, że Ziemia jest płaska, no bo biblijna kosmologia rzeczywiście zdaje się potwierdzać tą taką płaskość Ziemi. Taki starożytny człowiek gdziekolwiek podróżował, to zawsze natrafiał na wodę, więc miał prawo uważać, że Ziemia to jest taki placek, który dookoła otoczony jest wodami, a nie jakaś kulka. I Europa przejęła te chrześcijańskie wyobrażenia mniej lub bardziej z powodzeniem, no bo Mikołaj z skuzy na przykład nie miał wątpliwości co do tego, że Ziemia jest kulą i że model jest heliocentryczny jeszcze, wiecie, kilkaset lat przed Mikołajem Kopernikiem, choć nie było to tak popularne, ale przyjmijmy, że od Kopernika jest przewrót kopernikański, dla uproszczenia i zdaję sobie sprawę, że dla religijnych ludzi tamtej epoki Świat religijny przez odkrycie Kopernika został zdewastowany. No bo jeśli Biblia mówi, że Słońce rozpoczyna swoją wędrówkę na wschodzie, kończy na zachodzie, to Słońce się rusza, a nie Ziemia. I jeżeli przez setki lat ojcowie wierzyli, że tak jest, to dlaczego my mamy wierzyć odwrotnie? Więc nagle pojawia się, no właśnie, pojawia się nowy paradygmat, nowa teoria, o tyle lepsza, chociaż dowiódł tego dopiero pan Kepler, że lepiej, z większą dokładnością wszystko opisuje i to jest chyba idea tego, co, czym jest nauka że wygrywa ta teoria, która lepiej opisuje rzeczywistość lepiej opisuje rzeczywistość, bardziej dokładnie natomiast ludzie się bali i o tym strachu jest ten odcinek że kiedy uznają to odkrycie Kopernika a oni do tej pory wiązali przekonanie o geocentrycznym modelu świata ze swoją wiarą w Biblię, to bali się, że jak zanegują ten model świata, w którym słońce krąży wokół Ziemi, to rozsypie im się wierzenie w to, że Pan Jezus urodził się z dziewicy, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, że zmartwychwstał dla naszego zbawienia i że powtórnie przyjdzie w falę sądzić żywych i umarłych. Oni w zrozumiały sposób bali się, że jeżeli uwierzą w to, że. Słońce jest w środku tego układu, a Ziemia kręci się dookoła. To rozsypią im się też również główne prawdy wiary, no bo przecież wiązali je ze sobą w sposób do tej pory nierozerwalny. I wiecie, my dzisiaj po 500 latach. Mimo, że nie mamy co do tego wątpliwości, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, nadal tak samo kochamy Pana Jezusa. Nadal tak samo bardzo, jak Tertulian, który wierzył w łaską Ziemię, ja tak samo kocham Pana Jezusa, tak samo wierzę Biblii, tak samo wierzę, że Jezus narodził się z dziewicy, przyszedł, umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia i powtórnie przyjdzie w chwale. Więc skonfrontowanie z tym nowym odkryciem naukowym w ogóle nie uderza w moją wiarę. I o tym chcę powiedzieć, że też również to, co na razie proste przykłady, do których przywykliśmy ze szkoły podstawowej, ucząc się o Koperniku, Keplerze i innych takich panach, czytając na języku polskim, że jakiś Giordano Bruno się spalił, że jakiś Galileusz miał proces, rzeczywiście nie było im lekko, bo dla religijnych ludzi odkrycia naukowe były tak silnie związane z biblijnym obrazem świata, że zmiana opisu rzeczywistości oznaczała dla nich destrukcję tego, w co wierzyli błędnie. Oczywiście, że byli mądrzy ludzie, którzy mówili, że świat możemy opisywać coraz lepiej, coraz pełniej, coraz doskonale i budować coraz to nowe modele. Jeden model opisuje 70% zmienności świata, drugi 80%, trzeci 90%, trzeci 99,9%, ale ciągle nie potrafimy opisać świata w sposób doskonały, więc ciągle jest ta zmienność i ciągle jest miejsce na nowe odkrycia, na nowe badania, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, jak skonstruowany jest świat. I chyba czujemy, że nasze pokolenie będzie mądrzejsze od nas, my jesteśmy mądrzejsi od naszych dziadków. Znaczy, nie wiem, czy mądrzejsi, czy mądrość to jest umiejętność posługiwania się wiedzą, ale mamy większą wiedzę na temat tego, jak skonstruowany jest świat. Zaglądamy coraz głębiej. Mamy coraz dalsze radioteleskopy i coraz czulsze mikroskopy. Natomiast, no właśnie, błędne jest to założenie, że odkrycia naukowe pozwalają, uderzają w nasze religijne wyobrażenia. To jest zupełnie Nieuzasadnione. Minęło 500 lat i wierzymy tak samo mocno. Natomiast rzeczywiście pojawia się to zagrożenie, w którym myślimy i o tym zrobię osobny odcinek o znaku Jonasza i znaku Einsteina bo to wydaje mi się fajna myśl. Więc już teraz Was zachęcam do subskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ale jest coś takiego, że boimy się, że odkrycia naukowe uderzą w nasz religijny światopogląd tak mocno, że on się nie pozbiera. Ale ja się zastanawiam, czy to, że ktoś poczuł, że model świata geocentryczny lub heliocentryczny, czyli ten z Ziemią w środku, wokół której kręci się Słońce, czy ten ze Słońcem w środku, wokół którego kręci się Ziemia, czy jeżeli ktoś ten, ten sposób myślenia o świecie kiedyś się zmienił i ktoś przez to miał kryzys wiary. To czy winny był Kopernik i Kepler, że prowadzili swoje badania, czy raczej winny był religijny fanatyk, który mówił, jak przestaniesz wierzyć w to, że Ziemia jest centrum wszechświata, to przestaniesz kochać pana Boga? Kto jest winny tego zwątpienia? Kto jest winny tej niewiary? Nie? Czy, czy ten religijny fa fanatyk, religijny fundamentalista, który mówi, jak przestaniesz wierzyć w to, że Ziemia ma 6 tysięcy lat, to nie kochasz pana Boga? Czy naukowiec, który docieka wieku Ziemi naj Bardziej wykorzystując całą wiedzę, technikę, zgromadzone instrumentarium, żeby zrobić to jak najdokładniej. Nie? Ja tak myślę, wiecie, o tych wszystkich filmach na YouTubie. Tak, przygotowując ten odcinek, oglądałem rzeczy, których nigdy bym nie obejrzał. Najbardziej żenujące rzeczy na świecie. Wiecie, te filmy, które pokazują, że odkryto kości dwunastometrowych ludzi, takich dwudziestometrowych, siedmiometrowych. Gdzieś w Paryżu był jakiś siedmiometrowy człowiek, którego potem, wiecie, to już w XVIII wieku facet to odkrył, że to jest wielka mistyfikacja, że to są kości zwierząt należących do innych gatunków. Bzdura, ale ktoś sobie poskładał takiego siedmiometrowego człowieka. Roland Waldo, to jest niedawno żyjący człowiek, osiągnął wzrost. 2,72 m. Więc takich, takie szkielety rzeczywiście znajdujemy ludzi, co mają po 2-2,5 metra okej, okay. tacy ludzie żyli nawet w naszych czasach. Natomiast, jeżeli ktoś preparuje na YouTube filmy, gdzie ludzie mają po 12 metrów, gdzie czaszka ma 3 metry, co najmniej, że człowiek taki mały wchodzi do tej czaszki, i myśli, że w ten sposób uwielbi Pana Boga, że potwierdzi prawdziwość Biblii takimi kłamstwami, to chcę powiedzieć, kłamstwa nie przynoszą chwały Bogu. Kłamstwa nie przynoszą chwały Bogu, więc Pan Bóg nie potrzebuje takich spreparowanych filmów i oszustw, żeby powiedzieć, kiedyś naprawdę istnieli im olbrzymi. Nie? Ja, ja, ja widzę i myślę, ja, ja, ja jestem razem z tymi osobami, które pod takim filmem piszą komentarze. Wiecie, zgorszone chrześcijaństwem, zbulwersowane chrześcijaństwem, mówiąc, gdzie jest chociaż jedna kość z takiego szkieletu, dwunastometrowego człowieka. Oczywiście, że nie ma, ale Pan Bóg. Do tego, żebym ja w Niego wierzył i Go kochał, nie potrzebuję moich kłamstw na Jego temat. Pan Bóg nie potrzebuje moich kłamstw na temat wieku Ziemi. Pan Bóg nie potrzebuje kłamstw na temat dwunastometrowych ludzi, żebyśmy zaczęli Go kochać. Do czego zmierzam? Że mam znajomego i jego historia mnie, mnie, mną wstrząsnęła. On opowiadał, jak właśnie wychowywał się w takim domu o takich właśnie fanatycznych inklinacjach, a pamiętajmy, że napięcie generują fanatycy, religijni lub naukowi, więc z dwóch stron, mo, może, może ludziom po prostu odbić. <noise> Ale wychowywał się w takim domu, gdzie właśnie pompowany był takimi zdjęciami, pseudoodkryciami, taką wizją, że nauki, która miała potwierdzać prawdziwość Pana Boga, i mówi: i kiedy zacząłem studiować, studiował nauki przyrodnicze, mówi, to, to wszystko nie wytrzymało tej próby. A ponieważ od zawsze uczono mnie, że te odkrycia, które nie były odkryciami, są tak mocno sprzężone z moim treścią moich wierzeń. Że te dwunastometrowe czaszki, czy dwunastometrowe szkielety, tak bardzo potwierdzają Biblię, że kto się rozsypało i się okazało, że żadnej takiej kości nie ma, że Ziemia nie stoi w miejscu, a słońce nie kręci wokół się, albo Ziemia nie jest płaskim dyskiem, to było tak mocno sprzężone z treścią moich wierzeń, tak mnie wychowywano, że rozsypało się i jedno, i drugie. I wtedy ja sobie zadaję pytanie: kto jest odpowiedzialny za to zgorszenie? Kto jest odpowiedzialny za to zgorszenie się Ewangelią? Czy ci, którzy Kopernik, Kepler, którzy badali obrotowy ruch Ziemi, czy archeolodzy, których nazwisk nie znam, ludzi, którzy zadają, zajmują się metodą węglową i tak dalej, czy astronomowie, których znam, którzy patrzą na koniec wszechświata i mówią, to są miliardy lat świetnych, to nie są nie wiem, dziesiątki kilometrów, to nie jest jakaś taka kopuła. Czy ci, którzy badają wszechświat, są winni za jego zwątpienie, że on spojrzał na te zdjęcia astronomiczne, na to wszystko i powiedział. To wszystko neguje, czego mnie nauczono, czy winni są ci, którzy nauczali go karykatury biblijnego obrazu świata. Bo tak naprawdę to nie jest biblijny obraz świata. Pan Bóg nie wstydzi się swojego stworzenia. To nie jest tak, że Pan Bóg uczynił Ziemię okrągłą i ma nadzieję, że my nigdy tego nie odkryjemy. I teraz naukowcy robią mu nazłość. Natomiast nazłość robią panu Bogu ci, którzy kłamią na jego temat, mówiąc, że Ziemia jest płaska. Ja rozumiem, że starożytni, wiecie, oni myśleli, że woda jest dookoła, że nad Ziemią jest takie sklepienie. Taki, nie wiem, jakby wielki hangar. Tam są takie otwory, które Pan Bóg otwiera. Nad, nad tym sklepieniem jest woda, więc jak Pan Bóg otwiera, nie wiem, czy na pilota, czy aniołowie tak, wiecie, kręcą tymi zaworami, to leje się woda na ziemię, zakręcają po deszczu. Prawda? Natomiast ja nie... Przez to, że odrzucam ten taki starożytny obraz świata, nie znaczy, że ja kocham Pana Jezusa ciut mniej niż starożytni, którzy byli święcie przekonani, że tak jest. Że na pilota Pan Bóg włącza deszcz przez te otwory w sklepieniu. My dzisiaj się nauczyliśmy o jak to się nazywa, obieg wody w przyrodzie. Dzieci w szkole to rysują, jak para wodna paruje, są tam chmury i tak dalej. I to wiecie, to nie jest ujma dla Pana Boga. Chrześcijanie wierzą w kreację continua, że Bóg nieustannie, prawda, również za te procesy, za te prawa, które działają, tak naprawdę za nimi stoi Pan Bóg i to ma się nijak do, do mojej wiary czy niewiary, to, że jest obieg wody w przyrodzie, a nie wielkie spryskiwacze w galerii handlowej, które Pan Bóg włącza albo zamyka jednym kurkiem w niebie. Więc zastanawiam się tak naprawdę, kto robi dobrą robotę, kto służy, a kto przeszkadza Panu Bogu w zbawieniu ludzi. Czy właśnie ci, którzy antagonizują i mówią odkrycia naukowe, uderzają w nas obraz, w religijny obraz świata i pielęgnują pewne, bardzo często kłamstwa na temat świata czy Pana Boga, Pan Bóg nie odbiera sobie chwały. Wiecie, kłamstwo jest intencjonalne, tam nie zawsze jest intencja. Tam, to, tam myślę, że jest za tym inny, inna postawa. Największym grzechem, obojętnie czy to dotyczy naukowców czy chrześcijan, największym grzechem jest pycha. Pycha zakłada, że ja wiem wszystko, że skoro jako chrześcijanin mogę mieć taką pychę i powiedzieć, skoro mam Biblię, to wiem wszystko, znam wszystkie odpowiedzi. Jak mam Biblię, to znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Zresztą, nawet na to jest jakiś werset w liście Jana, wy, którzy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko, ale no właśnie sztuką jest zrozumienie tego, że tego nie można rozumieć literalnie. Ja nie wiem, nawet teraz, jak mnie zapytacie, ja nie wiem, jaka jest stała grawitacyjna. Nie wiem, jaki jest wzór chemiczny benzenu. Więc, mimo że, wiecie, mam Biblię, pewnych rzeczy o świecie nie wiem. Natomiast czasami ludzie religijni mają ten rodzaj pychy, że skoro mam Biblię, to znam odpowiedzi na wszystkie pytania i wypowiadają się na temat dziedzin, o których nie mają pojęcia. I równocześnie w tym samym czasie może być pycha ze strony naukowców. Czyli ktoś może mówić, skoro mam lunetę, to wiem wszystko. Skoro mam radioteleskop, to wiem wszystko. Skoro mam stetoskop, to wiem wszystko, skoro mam mikroskop, to wiem wszystko. I ktoś, mo i, wiecie, i rzeczywiście jest coś takiego, jak pycha naukowców, którzy mogą powiedzieć. Widzicie, mam lunetę czy radioteleskop, zajrzałem nim na kraj wszechświata, Pana Boga nie zobaczyłem. Albo może powiedzieć, mam najczulszy mikroskop, największe powierzchnia, zeskanowałem całe ludzkie ciało i nie znalazłem w nim duszy. Ale to jest pycha powiedzieć, mam mikroskop i wiem wszystko. Myślę, że 200-300 lat temu rzeczywiście naukowcy prezentowali taki sposób myślenia, że myśleli, że nauka dostarczy im odpowiedzi na temat istnienia lub nieistnienia Pana Boga. I to było pycha. Ale dzisiaj, jak się zastanawiam, to ja nie spotykam naukowców, którzy mówią: Mam stetoskop, mam mikroskop, mam lunetę i wiem wszystko. Raczej, w każdej dziedzinie ci naukowcy są bardzo pokorni, mówią więcej nie wiem niż wiem. Cały czas się uczę. Natomiast niestety spotykam wierzących ludzi, którzy mówią: Mam Biblię i wiem wszystko. Wiecie, więc to jest ten problem, że konflikt między wiarą a nauką jest bardzo często efektem pewnego rodzaju pychy. Pychy, która. Prowadzi do zgorszenia. I to jest dla mnie przykry odcinek, dlatego że potem na końcu są takie historie, gdzie budujemy pewien obraz świata religijnego, tak bardzo fałszywy, tak bardzo myślimy, że Pana Boga uwiel uwielbią albo będą mu służyć nasze kłamstwa w dobrej wierze, nasz brak pokory, żeby zrozumieć, czym jest naukowa narracja. Nasz brak pokory, żeby wsłuchać się w głos najnowszych odkryć, bo one pozwalają nam zrozumieć świat, który, uwaga, podkreślam, stworzył Pan Bóg. Amen, Alleluja. Ale wiecie, ten brak pokory przeszkadza nam wsłuchać się w ten głos i produkujemy obraz, który, jak człowiek jest odrobinę myślący, a zdolności intelektualne są darem od Pana Boga, i zaczyna za tym darem iść i go rozwijać i nawet w posłuszeństwie. Temu pierwszemu przykazaniu, które usłyszał człowiek, czyńcie sobie ziemię poddaną, znaczy tam było pakiet przykazań, ale, ale między innymi czyńcie sobie, zaczyna ten świat coraz lepiej poznawać i nagle okazuje się, że to wszystko, co słyszał na temat Pana Boga, jest nieprawdziwe. Nie da się tego obronić w świetle tego, co mówią badania naukowe. Ale nie dlatego to jest nieprawdziwe, że Biblia jest. Zbiorem kłamstw na temat Boga, ale dlatego to jest nieprawdziwe, że ludzie przedstawili to, co mówi Biblia o zbawieniu, o Panu Bogu, o odkupieniu, o grzechu, w sposób tak mocno związany z wyobrażeniami na temat świata starożytnych, że ktoś już nie potrafi tego rozdzielić i mówi, skoro jest nieprawdą, że Ziemia ma 6000 lat, skoro jest nieprawdą, że nie jest płaskim dyskiem, skoro jest nieprawdą, że i zaczyna wymieniać, to wszystko inne. Też mi się rozsypuje. I zastanawiam się wtedy, kto jest bardziej, nie wiem, odpowiedzialny czy winny za to zgorszenie. Czy jeszcze raz to powtórzę, to pytanie: czy bardziej winny jest Kopernik i Kepler, którzy badali obrotowy ruch Ziemi, czy bardziej winni są religijni fanatycy, którzy mówią: jak przestaniesz wierzyć w to, że Ziemia jest nieruchoma, a Słońce kręci się wokół niej, to przestaniesz wierzyć w Pana Boga. I wiążą te ze sobą dwa, dwie rzeczy: wiarę i obraz świata. W taki sposób, że człowiek rzeczywiście zmieniając obraz świata, nie potrafi już dalej wierzyć. W moim przekonaniu, to jest odcinek o pokorze. Tak naprawdę, bardziej winni są ci, którym brak pokory. Czyli bardziej winni są ci, którzy mówią: Mam Biblię i mam wszystkie odpowiedzi. Oczywiście, wielki jest grzech i wielkie jest zaniedbanie naukowców, którzy mówią: Mam mikroskop i mam wszystkie odpowiedzi. Ale, jak mam być szczery, to nie spotykam takich naukowców zbyt wielu którzy mówią, mam mikroskop i mam wszystkie odpowiedzi. Przysłowiowy mikroskop, wiadomo, że to chodzi o to całe instrumentarium badawcze. Jak to jest socjolog, to powie, mam ankiety i mam wszystkie odpowiedzi. Ale nie spotkałem takich naukowców, którzy mówią, mam jakieś instrumentarium badawcze i mam wszystkie odpowiedzi. Więc między wiarą a nauką konfliktu nie ma. Napięcie i konflikt generują ci, którzy są fanatykami. Czy to nauki i mówią, nie potrzebuję religijnej refleksji, czy wierzący ludzie, którzy mówią, nie potrzebuję naukowych dociekań, a nawet mogę je zanegować? W kolejnych odcinkach będę chciał rozwijać ten temat, będę chciał mówić o tym, jak rozwija się nauka, jak powstają. Bo to też wiecie, internet jest takim dostarczycielem dziwnych rzeczy, z całą tą koncepcją alternatywnej nauki, której w moim przekonaniu po prostu nie ma, natomiast na którą jesteśmy podatni, bo nie mamy narzędzia, żeby ją sferyfikować. Będę chciał mówić o skomplikowaniu świata, które sprawia, że. To jest normalne, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Nie musimy się z tego powodu czuć zaniepokojeni. I dopiero po kilku takich wprowadzających odcinkach myślę, że razem, poproszę, piszcie w komentarzach o, o tematach, które warto podjąć. Więc myślę, że razem, właśnie jeżeli się podpowiecie mi różne zagadnienia, możemy zmierzyć się z tymi współczesnymi naukowymi wyzwaniami, które rzeczywiście sprawiają, że wiele naszych religijnych przekonań. Może się zachwiać, albo my możemy czuć się zagrożeni. Przedwczoraj media doniosły o tym, że facetowi wszczepiono serce od genetycznie zmodyfikowanej świni. Jeszcze nie wiem, 20 lat temu byłoby jakieś takie wielkie oburzenie, larum, bo tej świni wyszczepiono część genów świńskich, część też genów ludzkich wszczepiono, żeby ona była taka naprawdę genetycznie zmodyfikowana, a to serduszko, żeby temu panu jak najlepiej służyło. Ale takich wyzwań związanych z tym, że rzeczywiście treść niektórych naukowych odkryć uderza w nasze religijne przekona prze przekonania, y może być całkiem sporo, więc po takich kilku odcinkach wprowadzających już takie szczegółowe. Tematy będę chciał poruszyć. Dziękuję za wasze lajki. Proszę udostępniajcie to, co dzieje się na tym kanale. Proszę subskrybujcie, bo to daje wzrost temu kanałowi, a za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Tak naprawdę uczymy się wierzyć mądrze i bardzo. Prawda? Nie sztuką jest wierzyć głupio i słabo. Sztuką jest wierzyć mądrze i bardzo, bardzo mocno. Więc proszę udostępniajcie też to, subskrybujcie. I miejcie dobry dzień. Jeszcze tylko, przepraszam, minutka. Patroni, proszę zajrzyjcie na naszą grupę. Patroni mamy taką grupę. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za to, że to co robię w internecie, też wspieracie swoimi finansami. A na grupie naszej facebookowej wrzuciłem bardzo szczegółowe sprawozdanie z tego, co wydarzyło się w 2011 roku. Przede wszystkim finansowe, bo wierzę, że to jest nasz wspólny projekt, więc dziękuję. Za to, że w tym projekcie jesteście i za to, że możemy sobie też poopowiadać, jak to wygląda od kuchni. To tak tutaj w tym odcinku apeluję do, do patronów, żeby też zajrzeli na tą grupę, bo to jakiś. Bo czasami można pominąć. Oczywiście, jeżeli chcecie dołączyć i wspierać to, co robię w necie, to będzie mega miłe i mega przyjemne. To apel do Was wszystkich. Dzięki za Wasze suby, lajki i za czas, jaki spędzamy razem przy tym odcinku.